witam Państwa w wyjątkowym miejscu. Jest to boisko Park Sokoła. Boisko, które wyrosło z pasji, z marzeń, w którym łączy się historia z nowoczesnością. W tym miejscu w okresie zaborów ćwiczyli sportowcy należący do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Wiele lat po wojnie w tym miejscu rosły chaszcze i tylko były wspomnienia o tym, jaka tu była kiedyś świetność, ile tutaj się dobrego działo i marzenie o tym, że będzie znów można w tym miejscu się spotykać, w tym miejscu odpoczywać. Dzięki przychylności właścicieli zakupiliśmy ten grunt i powstało miejsce wyjątkowe. Miejsce, które powstało z pasją tych, którzy je wykonywali, tych, którzy je projektowali, a potem całą infrastrukturę, którą można zobaczyć na tym filmie, tworzyli od początku, od uzbrojenia terenu, poprzez postawienie obiektu, który za mną się znajduje, pobudowanie ścieżek, postawienie placu zabaw, aż w końcu zagospodarowanie zieleni. Jest to miejsce, w którym jest około 12 tysięcy roślin zasadzonych, tak żeby z czasem, gdy one urosną, stwarzały klimat do odpoczynku, do relaksu z jednej strony, z drugiej strony do zabawy dla dzieci, do uprawiania lekkich form sportu, ale też do tego, żeby poznać historię Pniew, historię mieszkańców Pniew, stowarzyszeń, które działały w okresie zaborów. Jest tutaj ścieżka edukacyjna, na której umieszczone są tablice mówiące właśnie o tym, jaka działalność była prowadzona w czasie, gdy nie było Polski, w jaki sposób angażowali się nasi mieszkańcy, żeby z czasem budować Polskę, budować miasto, budować Pniewy, Pniewy polskie, już nie Pynę, a Pniewy. No i to, co dzisiaj mamy, to jest między innymi owoc ich ciężkiej pracy, ich wytrwałości. A obiekt, który możecie Państwo w każdej chwili odwiedzić, bo jest otwarty dla wszystkich, jest przyjazny, jest obiektem, w którym można znaleźć ukojenie, uspokojenie, ale też zabawę dla dzieci. Można tutaj pograć w szachy, można porzucać piłką do kosza, można też zrobić jakiś mały występ na scenie, która znajduje się za budynkiem. Jest też bezpiecznie, teren jest monitorowany, a w budynku, który został postawiony, jest toaleta, która jest czynna i dostępna dla każdego w każdy dzień tygodnia. W ten sposób przeszłość, historia łączy się z teraźniejszością. Pasja tych, którzy żyli 100 lat temu, łączy się z pasją tych, którzy zaprojektowali i wybudowali. Cieszę się, że możemy udostępnić ten obiekt i że wszyscy, którzy tylko chcą, mogą tutaj znaleźć to, czego poszukują. Do zobaczenia w Piewskim Parku Boisko Sokoła.